to Śnieżynka! Dzień dobry, choinko. Dzień dobry, mieszkańcy Dębna i okolic. Przyjechałam do was z dalekiej północy, bo usłyszałam, że śnieg poszedł do innych krajów, że mieliście tydzień temu śnieg i poszedł sobie odwiedzić innych. Więc ja w tym białym stroju, żebyście się troszeczkę poczuli świątecznie, przyjechałam do was i będę z wami oczekiwać na Mikołaja. Widzę uśmiechnięte twarze, widzę dzieci cudowne, bo dzisiaj one są dla nas najważniejsze. Wielkie brawa! Cześć! Przywitaj się z choinką Graba, Piątka i Żółwik. Proszę bardzo, stań sobie tu na środku i scena jest twoja. Wielkie brawa dla niego! Dziękujemy naszym tancerkom. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich. Żabki! No już? Rozśpiewane żabki! Żabki pośpiewały!
ładnie, pokażcie się wszystkim, że byliście, że wytańczyliście, śpiewaliście i dziękujemy wam bardzo. Kochani, za chwilę Szkoła Podstawowa nr 1 zaprezentuje nam swój program artystyczny, ale wcześniej chciałem oddać głos naszej Śnieżynce. Śnieżynko, jesteś gdzieś tam? Nostalgicznie i nastrojowo. Muszę wam powiedzieć, że tydzień temu w sobotę w Dębnowskim Ośrodku Kultury mieliśmy 23. eliminacje rejonowe do 30. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. I teraz zaśpiewa dla was Wiktoria Taracińska, która do tego Będzina awansowała, która będzie nas reprezentowała w styczniu. Thank you.
powstał świat. Rodzi się, by ponieść krzyż, z więzów śmierci wyrwać nas. Syn Człowieczy, Boży Syn. Przez chwilkę, ale nie rozchodźcie się, bo już za chwilę będzie koncert kolęd w wykonaniu Gosi i Bartka Michalczyków z Lipian. Zobaczcie, jakie to będzie piękne wydarzenie. Pośpiewamy razem, potańczymy razem, bo przypominam, że jesteśmy dzisiaj razem do samego wieczora. A o 15:30 przyjedzie nasz gość specjalny. Kto to będzie? Kto? Mikołaj. Jak to przyjedzie z Mikołajem? Czarny Piotrusie, bardzo dobrze. Jak ktoś wie, z jakiego kraju przyjeżdża Mikołaj dzisiaj? Z Holandii, chłopaki, wszystko wiecie. Super, byliście grzeczni w tym roku? Się okaże, jak Mikołaj przyjedzie, nie? Czy będzie rózga, czy prezent, zobaczymy. Kochani, bawimy się dalej, chodzimy po stoisku. Jezu, moja perełko, Yeah.
Wielkie brawa dla Śnieżynki! Słuchajcie, a kto chciałby zaśpiewać razem ze Śnieżynką, co? A kto zna dzisiaj w Betlejem? A znacie? To chodźcie, dziewczyny, we dwie. Ratuję cię trochę. Słuchajcie, dobra, teraz powiem wam coś. To było zawsze moje marzenie, ale jest jeden problem. Ja nie umiem śpiewać. Nieważne, na święta każdy umie śpiewać. Śnieżynka zacznie, a my pomożemy, tak? Dziewczyny, chodźcie do chórku. Wy zaczynacie, my śpiewamy dalej i razem z wami oczywiście, dobra? Gotowi? Śpiewamy, kochani. Śpiewaliście? Co się stało? Nie znacie tej kolędy? Sieć, gwiazdeczko mała, sieć, do Jezusa prowadź mnie. Narodził się. Ja wam nie powiem, jak dalej było. To była wasza chwila prawdy. No słuchajcie. Dobra, dziękujemy bardzo, dziewczyny, dzięki wielkie. Dziękujemy dziewczynom. Spróbujmy jeszcze może zrobić wynik brawami, dobrze? Dobrze. Słuchajcie, i teraz ręce w gotowości. Czy wygrać ma ta piękna elfica? Dobra, idziemy dalej. Czy wygrać ma ten piękny Mikołaj? Dobra, choinka notuje. Czy wygrać ma ta Mikołajka? Tylko bijemy brawo, nie krzyczymy, tak? Czy to jest Mikołajka? Mikołajka, tak? Dobra. Czy ta Mikołajka? Dobra. Czy ta pani elfowa? Oddaj światełka. Czy ta pani Mikołajkowa? No dobrze, to ja już mam w takim razie wynik. I ten wynik pokrywa się, choineczko, z naszymi tutaj jurorami, których mam po swojej lewej stronie. Jak zwykle, słuchajcie, brawo maluszków. Czy zgadzacie się z nami, że te dwa słodziaki są pierwsze miejsce, proszę bardzo. Misiu, dla ciebie. Brawo! Drugie miejsce, bardzo proszę. Brawo! Każdy z was, słuchajcie, jest dla nas wyjątkowy, bo zechcieliście zaszaleć, zabawić się z nami. I w tym dniu... O, nagroda dla starszych. Moi drodzy, czy ktoś z was chciałby jeszcze króciutko coś zaśpiewać albo coś nam pokazać, bo to... W worku zostały jeszcze prezenty. Mamy pierwszą ochotniczkę. Słuchajcie, bo to nie jest takie łatwe wejść tutaj, spojrzeć wszystkim w oczy, a jest was 500 osób, 1000 osób. I słuchajcie, i tak coś zaśpiewać, zatańczyć. Poczekajcie, bo mam pierwszą, takiego maluszka mam. Jesteś, Filip? To Filip pierwszy. Filip, co nam zaprezentujesz?